Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku pooglądamy sobie, co takiego nowego dali nam deweloperzy przy okazji ostatniej aktualizacji. Witam z tej strony Snow, i tak jak już powiedziałem, będziemy dzisiaj sobie oglądali już w grze, jak to wszystko wygląda te rzeczy, które. Pojawiły nam się, które są nowe. Także po kolei postaram się pokazać te rzeczy, które są. Oczywiście nie wszystkie pewnie znajdę. Pewnie są jakieś niuanse rzeczy, których po prostu nie zauważyłem. Od razu przepraszam, napiszcie komentar w komentarzach. Na pewno gdzieś tam przy okazji postaram się je też pokazać, ale myślę, że te, które były powiedzmy główne, to tutaj sobie zobaczymy. Na początek wydarzenia i od razu tutaj mówię: nie spodziewajcie się od razu tych wydarzeń, z tego jak ja to nazywam, chińskiego nowego roku, ponieważ one się pojawią trochę później, tak? Zwykle tak jest, że to niekiedy jest nawet dwa tygodnie, aż pojawią się te wydarzenia. One tutaj chyba w przeciągu jakieś ośmiu dni mają się pojawić, także, także będą na spokojnie, tylko że będą po prostu trochę później. Co ciekawe, tutaj mi się pojawiły układanki. O, teraz mogę sobie odebrać. Wcześniej nie mogłem, to było ciekawe. Także teraz już będę mógł sobie te układanki robić. No, tam nagrody są średnie, takie sobie, także można sobie to układać dla sportu. Ale to też nie jest nic nowego. Nowe wydarzenie tak naprawdę jest tutaj: pradawne zapiski. I tutaj mamy, że będziemy właśnie odkrywać te pradawne zapiski. Zbieramy sobie takie. Pradawne stronnice, i tutaj właśnie jest różny sposób, żeby je zbierać. Zobaczcie, możemy to zbierać poprzez pomoc sojuszu, zakupy w stanowisku gońców i szkolenie jednostek. I zobaczcie, już tu mam wszystko wymaksowane 10 na 10, bardzo szybko można to zrobić. No i jeszcze mamy zniszczenie Fortu Barbarzyńców, i tutaj co ciekawe, nie ma tego ograniczenia. Więc wydaje mi się, że będzie to takie wydarzenie mocno na aktywność, tak? jeżeli jesteśmy aktywni to będziemy mogli sobie właśnie te strony tutaj zdobywać poprzez zbijanie tych fortów, ale ale możemy jeszcze sobie 50 kupić za klejnoty, tak? Każda taka stronnica będzie kosztowała 60 klejnotów. Od razu pokażę Wam, jak wyglądają te nagrody, bo wydaje mi się, że ogólnie nie opłaca się kupować tych klejnotów, ale zaraz to też jeszcze wyjaśnię. Oprócz tego będzie można sobie kupić w pakiecie, tak? Jak przejdziemy sobie do pakietów, to tutaj też mamy. I w tych pakietach też tych stron będzie trochę dużo. I teraz absolutnie nie polecam, żebyście kupowali sobie te strony na takiej zasadzie, że dostaniecie coś fajnego. Ja wam pokażę, jak wyglądają nagrody. Można sobie je odbierać pojedynczo. Także widzicie tutaj jakieś przyspieszenia, tutaj jakieś surowce. O, nawet trzy godziny przyspieszeń to wydaje mi się, że to jest całkiem nieźle. Więc moglibyście sobie to oczywiście wszystko robić cały czas na piechotę, ale można zrobić pełne odnowienie, i po prostu wtedy wszystkie te strony, które macie. Naraz się odnowią i pokażą Wam się wszystkie nagrody. No, także widzicie, 9 przyspieszeń, 3 godziny to jest całkiem nieźle. Tak? Tutaj jeszcze mam te do treningu, do budowy trochę surowców, także te nagrody koniec końców są całkiem niezłe wydaje mi się, że to co mamy za darmo do zdobycia tutaj to absolutnie się opłaca zrobić, no i jak macie też opcję, żeby właśnie robić dużo fortów, to to też może być opłacalne, ale nie kupowałbym ani pakietu, ani nie kupowałbym tego zaklejnoty, chyba że będziecie szli tutaj na ranking i tutaj zobaczcie u nas ranking jak wygląda, jest dosyć już mocny Widać, że niektórzy albo robią forty, albo w jakiś sposób sobie właśnie wykupili te nagrody, ze względu na to, że tutaj można zdobyć 20 złotych rzeźb, jeśli, jeśli się tego ma dużo. tak. Tutaj w ogóle są na wszystkich miejscach aż do setnego złote rzeźby, więc jakby nie było opłaca się w tym czasie gdzieś tam bardziej skupić powiedzmy na tych fortach. I rozumiem, że ktoś sobie wykupi na przykład trochę tych stron za klejnoty właśnie po to. Myślę, że tutaj też dobrym, jeżeli chcecie iść na takie naprawdę topowe miejsca, na przykład te pierwsze z 1, 2, 3, to dobrym pomysłem jest też nie, nie wrzucanie od razu tych stron. Tak? Tutaj w ogóle widzimy, że to wydarzenie jest bardzo długie tak? ono ma trwać w sumie 7 dni więc wydaje mi się, że. Przynajmniej ja tak to rozumiem, nawet ponad 7 dni, więc wydaje mi się, że tutaj naprawdę ta ilość fortów, którą ktoś zrobi, będzie miała główne znaczenie. I wyobrażam sobie, że wiecie, że ktoś sobie tak gra, bo nie muszę oddawać tych stron, i te strony, których nie oddam, później mi się nie pokazują w tym, w tym rankingu. Więc można sobie, tak wiecie, robić forty, robić forty i dopiero gdzieś tam, na przykład, ostatniego dnia pokazać w rankingu, na którym się jest miejscu, tak, żeby za bardzo się jakby nie zdradzać z tym, ile się tych, ile się tych stron ma. Więc można tutaj zagrać strategicznie. No cóż, jest 20 złotych głów do wygrania, także myślę, że, że to jest spoko opcja, tylko to jest właśnie. Wydaje mi się, że jednak dla takich najbardziej aktywnych graczy, wydaje mi się, że jak ktoś jest naprawdę bardzo aktywny i tych fortów zrobi bardzo dużo, to będzie ciężko z nim wygrać, nawet kupując 50 tych stron za klejnoty, nawet kupując za pieniądze te strony. To na pewno będzie jakiś tam plus, tak? no bo nie tak łatwo jest zrobić 50 fortów albo 100 fortów, jeżeli ktoś sobie wykupi wszystko, ale na przestrzeni 7 dni, taki bardzo aktywny gracz, który ma dużo punktów akcji. Wyobrażam sobie, że spokojnie jest to w stanie zrobić. Także ogólnie wydaje mi się, że to jest wydarzenie takie całkiem spoko, tak? Długość trwania tego jest, jest bardzo ciekawa, tak? Więc jeżeli ktoś tutaj się na to zdecyduje, to musi się przygotować na naprawdę tydzień, tak naprawdę z jakby skoncentrowania się, czy ten tydzień jest warty tego, tych 20 zł rzeźb, to już musicie sami ocenić dla siebie, czy to, jest, czy to jest coś, co chcecie zrobić. Także tak na razie wyglądają wydarzenia. A okej, okay, przejdźmy sobie teraz do okienka dowódców i tutaj jest coś, na co czekaliśmy już bardzo, bardzo długo, czyli w końcu mamy opcję tutaj przełączania sobie ekwipunku. Jak widzicie, ja już mam te ekwipunki trochę sobie zrobione. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, czyli te, które głównie używam do walki. I teraz tak, jeżeli chcę, chcielibyście zapisać jakiś, to wystarczy sobie kliknąć tutaj na tą zieloną ikonkę i tutaj sobie na przykład wybierzecie szósty, wpisujecie sobie nazwę tego modułu i może być to numer 6, jakbym na przykład coś tutaj potrzebował zmienić. Jest ich w sumie 10, fajnie jakby było 15, ja bym chciał mimo wszystko, żeby zawsze było jak najwięcej, no ale i tak to, że jest ich tyle, to jest spoko, bo zobaczcie, kiedyś jak chciałem sobie na przykład wrzucić mój najlepszy ekwipunek na Dido, to musiałem wrzucić go z, nie wiem, z Henry'ego albo z Bodiki Prime, musiałem Przejść na nią i wrzucić, a teraz wystarczy, że to zrobię praktycznie jednym kliknięciem i zobaczcie, od razu przeszedł ten ekwipunek na Dido i to jest naprawdę spoko, bo to dużo usprawni, tak? Czyli ja muszę teraz robić w garnizonie. Tylko właśnie, czasem mi tak żałuję, że ci deweloperzy, nie wiem, oni tak mi się wydaje, że zobaczyli, o dobra, już od dawna gracze chcą, żeby tak było, szybko zmieniać ekwipunki, to zróbmy to. I naprawdę mega to jest dla mnie dziwne, że tam nikt nie wpadł na taki pomysł, że nie powiedział hej, wiecie co? A przecież jak będziemy tak szybko zmieniać ten ekwipunek i musimy jeszcze zmieniać te uzbrojenia, to może byśmy kurde zrobili coś takiego, żeby można było zmienić ekwipunek i uzbrojenia razem, żeby te e, moduły były ze sobą połączone. Nie tak, że za każdym razem teraz jak Snow będzie chciał iść na garnizon, to musi właśnie Zmienić ekwipunek, ale musi jeszcze dodatkowo klikać te formacje i też to zmienić. Ja bym sobie życzył, żeby było jakieś takie to wspólne, bo nie oszukujmy się, ja najczęściej używam i uzbrojenia takiego samego, i ekwipunku takiego samego. Jak my byśmy mieli jakieś 15 modułów takich połączonych bo u mnie one się nawet praktycznie tak samo nazywają, tak, to by dopiero było spoko, tak, że ja mogę w każdym momencie tylko kliknąć raz i nawet tutaj mogłyby być te numerki, tak, nie, że muszę kliknąć i tutaj wybierać, tylko na przykład gdzieś tam blisko przy dowódcy sobie klikam numerki 1, 2, 3, 4, 5 i to jest cały moduł i ekwipunek i uzbrojenia, a nie, że ja to muszę znowu robić jedno i drugie, więc to jest takie trochę usprawnienie. Które wydaje mi się, mogłoby być zrobione dużo lepiej, tak? Moglibyśmy przeklikać sobie obie rzeczy i byłoby jeszcze dużo fajniej. No ale cóż, jest trochę lepiej. Szkoda, że ktoś nie pomyślał o tym kompleksowo. Ja sobie zdaję sprawę, że niekiedy będziemy chcieli zmienić ekwipunek, a te uzbrojenia może będziemy chcieli mieć inne, ale myślę, że zdecydowana większość graczy by się z tego cieszyła. No nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy byście się cieszyli, że możecie zmienić wszystko na raz. Czy, czy jednak nie wydaje mi się, że naprawdę ten clean jest tak popularny jako formacja, że używamy go prawie wszędzie. I tutaj jak zmieniamy, wiecie, na najlepszy, czy tam drugi, czy trzeci, trzecie nasze ustawienie ekwipunku, to zwykle mamy też pierwsze, drugie i trzecie ustawienie też naszych, naszych formacji, także. No, pod tym względem jest, jest powiedziałbym tak sobie, jak ogólnie, jeżeli jeszcze w ogóle popatrzymy na ten ekwipunek, to chyba było wcześniej trochę inaczej z tym wyświetlaniem atrybutów. Zobaczcie, ile ich w ogóle teraz jest. To jest w ogóle niesamowite w porównaniu do tego, co było kiedyś. I mamy tutaj też te kultowe atrybuty, fajnie rozpisane. Wydaje mi się, że to było troszeczkę inaczej. Tak czy inaczej, nawet jeśli było tak samo, to. To jest chyba po innej stronie i możemy sobie tutaj to wszystko fajnie przeczytać. Zmieniło się też trochę, jeśli chodzi o raporty, bo wcześniej w raportach nie mieliśmy tych informacji praktycznie w ogóle zapisanych. Czekajcie, tylko muszę sobie tutaj dobry raport wyświetlić. No i jak sobie teraz zobaczymy wzmocnienie jednostek, to zobaczcie na tutaj na tych innych wzmocnieniach. Będziemy mieli wszystkie informacje właśnie też tych kultowych, czyli mamy tutaj o tym pominięciu punktów życia wroga, obrony wroga i tak dalej, wszystko jest tutaj to ładnie rozpisane. Wcześniej tego nie było w ogóle, więc będziemy to też widzieć, jakie te kultowe atrybuty ma nasz przeciwnik i będziemy mogli sobie to też porównywać. Myślę, że to będzie ważne przy ataku na wiecie, na garnizon, itd. Tak tak więc to też oczywiście jest dla mnie na plus. Jest też kilka rzeczy, które zmieniły się, a ja nie do końca je widzę, albo po prostu nie mogę Wam pokazać, bo była informacja o tym, że jakoś będą zmienione informacje na temat tego kultowego ekwipunku jakoś inaczej wyświetlone. Szczerze, ja tego nie widzę, albo to jest tak zrobione. No nie rzuca mi się to w ogóle w oczy. Tak? Są takie rzeczy, które często nie widzimy, i później widzimy dopiero w odpowiednich sytuacjach. Tak samo informacja o tym, że, że zmiana ty, tego jak będziemy widać, widzieć te awatary w walce. Też na razie mi to jest ciężko dostrzec, no ale też nie patrzyłem na walkę, tak? Przy barbarzyńcach podejrzewam, że to jest ciężkie do odgadnięcia. Tak samo markery, które będą w Arce Ozyrysa i wydaje mi się, że to właśnie dlatego, że jest zmiana z tymi markerami, to w ogóle taką dodatkową Arkę teraz żeśmy dostali poza kolejnością, tak? Bo normalnie Arka jest co dwa tygodnie, a teraz widzimy, że w tym tygodniu, w którym jest Mighty's Governor, gdzie zazwyczaj Arki Ozyrysa nie ma, tym razem tą Arkę Ozyrysa będziemy mieli. Także wydaje mi się, że to jest może tym spowodowane, że właśnie dostaliśmy taką ekstra arkę, żebyśmy sobie zobaczyli jak to będzie wyglądało. Kolejna rzecz, która się zmieniła i też mówiliście mi o tym i myślę, że to jest możliwe, że to jest duża zmiana dla tych królestw, które są w sezonie przygotowania, czyli dla tych całkiem nowych królestw jest informacja, że tam migrować będzie można tylko do niektórych prowincji, tak? tylko do trzech. A nie do wszystkich. Ja dokładnie nie pamiętam, jaka to w ogóle jest różnica. Podejrzewam, że to jest różnica tego, że, że nie można będzie zrobić skoku tak wielką ilością graczy, ale tutaj jeszcze zasięgnę informacji i może jakiś osobny odcinek po prostu. Tym nagram, bo jeżeli są jakieś duże różnice w skoczkach, to myślę, że to zasługuje na osobny odcinek i, i wtedy będę o tym opowiadał. Także trzeba tutaj zobaczyć, czy to jest właśnie jakiś limit na prowincję, bo będziemy mieli trzy prowincje, do których będziemy mogli się teleportować, a nie sześć, które chyba są zazwyczaj. I wydaje mi się, że to może być tak, że, że po prostu tylko. Tam one się otwierają, te pozostałe po jakimś tam części, kronik w tych nowych królestwach, i wydaje mi się, że to może być związane z tym, że, że nie będzie możliwości właśnie tak dużą ilością graczy skoczyć na dane. Królestwo. I też zobaczymy, czy to jest dobry pomysł, czy to jest zły pomysł. Na pewno ci, którzy przygotowywali skok i teraz mają skakać właśnie na pograniczu tych zasad, to mogą mieć trochę problem, ale zobaczymy. Wydaje mi się, że też raczej że zawsze, jeżeli to nie jest jakiś taki olbrzymi projekt skoku, to wydaje mi się, że to nie będzie problem, tak? Może to być chyba problem wtedy, jeżeli, jeżeli to jest skok, naprawdę taką wiecie, bardzo, bardzo dużą ilością graczy, to może wtedy być ciężko. Ale to tak jak mówię jeszcze o tym. Porozmawiam. Ok, no to wszystko, co zauważyłem, tak jak powiedziałem, dajcie znać w komentarzach, co jeszcze widzicie, co jeszcze tutaj powinienem pokazać, a nie pokazałem. A wszystkich pozdrawiam. Zapraszam też na live'a, który pewnie będzie w piątek. U nas się otwierają bramy okolicy godziny 12. Zobaczymy jak tutaj będzie wyglądała walka. Mam nadzieję, że będzie fajnie, mam nadzieję, że się będzie działo i będzie co pokazywać. Ja na pewno też będę na tą walkę gotowy, także miejmy nadzieję, trzymajmy kciuki, że będzie fajna zabawa i do zobaczenia pewnie jutro w odcinku, a później w piątek już usłyszymy się na live. Ie. To trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!